Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was. W kolejnym Miasto Mówi Poleca. Trzecim już. Dziś. Tak się składa. No w trochę, jak widać, ograniczonym składzie, okrojonym składzie, ale nie do końca, dlatego że obiecujemy, że dziś się pojawią dwie nasze specjalne wysłanniczki terenowe. No a cóż, my tak trochę widzisz, przebrani ciut-ciut. Jakieś dziwne, tu widzę akcesoria na stole. A to dlatego, że dzisiejszym naszym tematem przewodnim jest ciało obce. Rafał, co my przez to ciało obce tu chcemy rozumieć, tak żeby trochę wyjaśnić naszym widzom, jakich to się filmów mogą spodziewać po nas za chwilę. Dokładnie tak. Ciało obce to jest wątek naszych dzisiejszych polecajek. Ciało obce rozumiane zarówno jako filmy z motywem robotów, cyborgów, ale także na przykład pozaziemskich cywilizacji czy sztucznej inteligencji, eksperymentów lekarskich, medycznych, szalonych naukowców, ale także ciało obce jako motyw pewnego rodzaju na przykład wyobcowania, choroby, bycia gdzieś powiedzmy też na przykład w jakimś kryzysie tożsamości, troszkę takich motywów a la Dr. Jekyll i Mr. Hyde, troszkę biomechaniki, więc bardzo, bardzo różne filmy i szeroko rozumiane to ciało obce. No i mam nadzieję, że wraz z Kasią i naszymi korespondentkami z różnych stron przedstawimy filmy właśnie tak bardzo wielowątkowo i różnorodnie, jeśli chodzi o ciało obce. Ja bym pozwolił sobie zacząć od klasyki filmowej, czyli od takiego nurtu, jakim był ekspresjonizm niemiecki i filmy z nim związane, które poza oczywiście z bardzo spektakularną i kreatywną ścieżką i kreatywnym podejściem do scenografii filmowej wykorzystywały także motyw właśnie ciała obcego. Robił to zarówno Fritz Lang w Metropolis, gdzie była mechaniczna kobieta, mechaniczny człowiek. Robił to Paul Wagener w filmie Golem, czyli ciało obce jako postać, jako taki potwór ulepiony z gliny, który był właśnie kontrolowany przez powiedzmy takiego magika. Oczywiście Gabinet doktora Caligari, gdzie z kolei był hipnotyzowany lunatyk, który dokonywał różnego rodzaju przestępstw. Właśnie też był pod kontrolą szalonego doktora Caligari. Więc to ciało w ekspresjonizmie niemieckim było eksploatowane bardzo mocno i pokazywane w ciekawych kontekstach, jako właśnie takie sztuczne, odrealnione, gdzieś na pograniczu żywego organizmu i organizmu sztucznego, co dało też takie początki całemu nurtowi horrorów właśnie związanych z cielesnością. Można później przywoływać choćby cały szereg filmów o Frankensteinie, czyli też potworze powołanym do życia w zasadzie z już z martwego ciała, czyli jakiegoś też takiego ciała obcego. No i ten ekspresjonizm niemiecki zapisał się złotymi zgłoskami w historii kina. Warto po te filmy z lat 20., 30. sięgać również dzisiaj, bo one się świetnie zestarzały. W zasadzie nie zestarzały się w ogóle, one są w takim duchu retro, ale je się bardzo dobrze ogląda cały czas. No a jeśli już mowa o takich kultowych filmach i takich postaciach, tych ciałach obcych w rozumieniu popkultury, no to na tej obcości, na tym ciele obcym bazuje wiele serii, kultowych serii, jeśli chodzi o historię kina. Obcy, nomen omen, powołany do życia przez Ridleya Scotta, też na bazie po prostu twórczości też Geigera. I on jakby trwa do dziś, te wątki są eksploatowane. Różni reżyserzy z tego obcego się zabierali. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, paru innych jeszcze twórców. Między innymi też Neil Blomkamp chciał zrobić obcego, ale do tej pory jeszcze tego nie zrobił, natomiast zrobił ciekawy film też z ciałem obcym, District 9, choćby, który też polecamy. Obcy to jakby jedna seria, Terminator to druga znana seria, oczywiście, wykorzystująca tą cybernetykę, biomechanikę, postać cyborga, postać jakiegoś takiego ciała na pół ludzkiego, na pół mechanicznego, robotycznego, ale również wątki w serii Matrix się pojawiają, oczywiście wątki w serii Robocop.
Natomiast najciekawszym, jednym z najciekawszych filmów, jednym z moich ulubionych w tej estetyce jest na pewno Łowca Androidów Ridleya Scotta. Tam ten motyw tych androidów, cyborgów, to jest ekranizacja opowiadania Philipa K. Dicka z Harrisonem Fordem i Rutgerem Hauerem. Właśnie Hauer gra postać tego właśnie cyborga, androida na wpół maszyny, która uzyskała ludzką świadomość. Bardzo, bardzo ciekawe kino, bardzo humanistyczne, z interesującym przesłaniem, świetnie sfilmowane, genialna muzyka Vangelisa, piękne zdjęcia, piękne obrazy też takiego futurystycznego miasta. Film bardzo ważny, jeśli chodzi o historię kina i tą obcość. Więc polecam zarówno filmy ekspresjonizmu niemieckiego, jak i te futurystyczne serie, gdzie ciało jest właśnie jednym z bohaterów tych filmów. A do tego myślę, że podobne wątki porusza reżyser, którego przybliży nam Aga, która jest z nami gdzieś, nie ma jej z nami ciałem dzisiaj w naszym studiu, ale jest z nami duchem i ciałem też na łączach, więc z nią się właśnie łączymy i ona poda swoje przykłady filmy z ciałem obcym. Dzień dobry. Trudno byłoby omówić motyw ciała obcego w kinie, nie wspominając o twórczości Davida Cronenberga. Twórcy wyjątkowego, obdarzanego unikatowym językiem filmowym, nazywanego twórcą horroru generycznego czy krwawym baronem. Jest to artysta, który motywów ciała używa w zasadzie we wszelkich swoich filmach. Ciało i w zasadzie obcość tego ciała interpretuje też na bardzo wiele różnych sposobów. Czasem są to historie szokujące, czasem są to filmy, które ocierają się gdzieś o granicę pornografii, jak w przypadku Nagiego Lunchu, inspirowanego powieścią Williama Burroughsa. Czasem są to zupełnie innego rodzaju eksperymenty naukowe, jak miało to miejsce chociażby w filmie Mucha, który okazał się być kasowym sukcesem i ugruntował pozycję Cronenberga w świecie kina na dobre. Czasem są to różnego rodzaju zabiegi biomechaniczne, jak chociażby w filmie Existence, ale czasem to ciało obce to pozornie dobrze znane nam ciało bliskiej osoby i z taką historią mamy do czynienia chociażby w M. Butterfly, wspaniałym filmie opowiadającym historię francuskiego dyplomaty i chińskiej śpiewaczki operowej, która okazuje się być nie do końca tą postacią, za którą podaje się głównemu bohaterowi. Ja natomiast chciałabym dziś szczególnie polecić Państwu film Wschodnie obietnice. Jest to jeden z ostatnich filmów Cronenberga, rzecz relatywnie świeża. Jest to film, w którym jeśli chodzi o ciało obce, możemy mówić w zasadzie o elementach, które zakodowane są w naszym ciele w postaci mapy tatuaży, opowiadających historię ludzi, w tym przypadku przede wszystkim historię poszczególnych członków rosyjskiej mafii, z którą mamy tutaj do czynienia. Główną rolę w tym filmie gra Viggo Mortensen. Jest to po prostu zjawiskowa kreacja. Towarzyszy mu Naomi Watts, równie błyskotliwa i zaskakująca. Film opowiada o zdarzeniu, które miało miejsce w Boże Narodzenie, kiedy w porodówce pojawia się młoda dziewczyna, Rosjanka, która wykrwawia się na śmierć, rodzi dziecko i jedynym, co po niej zostaje i co znajduje pielęgniarka przyjmująca poród, to pamiętnik. Pamiętnik napisany po rosyjsku, w którym opisane są losy dziewczyny, które popychają naszą bohaterkę w świat niezbyt bezpieczny. Nie będę tutaj Państwu zdradzać zbyt wiele, żeby nie popsuć zabawy. Natomiast zdecydowanie warto po ten film sięgnąć. Ja tymczasem pozdrawiam Państwa serdecznie z hali gąsienicowej i życzę wspaniałych seansów. No dokładnie. Te piękne okoliczności przyrody, które przed chwilą widzieliśmy u Agnieszki, mnie bardzo naturalnie przenoszą w okolice filmu, o którym ja chcę teraz opowiedzieć. Jak to ty? Garlanda. Film jest z roku 2015, gdzie również główna akcja zasadza się na tak naprawdę bardzo prostym otoczeniu pięknego, nowoczesnego domu,
w środku lasu, w środku gór, należącego do bardzo zasobnego młodego człowieka w tej roli Oscar Isaac zresztą. Tak się składa, że zaprasza on do swojego domu jednego ze swoich pracowników, w tej roli z kolei Donald Gleeson, a ten pracownik ma przeprowadzić czy wziąć udział w pewnym eksperymencie i przetestować sztuczną inteligencję swojego pracodawcy. Tak się składa, że ta sztuczna inteligencja jest umieszczona w ciele przepięknej kobiety robota, przepięknej, bo w tej roli Alicia Vikander, ktokolwiek zna tę uroczą młodą damę, wie jak bardzo jest ładna z niej dziewczyna. Natomiast, jak się łatwo domyślać, no ten eksperyment nie pójdzie do końca po myśli żadnego z zaproszonych do tego miejsca panów. Mało kiedy chyba idzie po myśli tego rodzaju filmu. Dokładnie, ale sądzę, że warto przede wszystkim w kontekście tego filmu podkreślić, że to, co ja w nim lubię najbardziej, to to, że jest to bardzo intymna historia. Nam się często filmy z obszaru science fiction kojarzą z dużą ilością akcji, takimi też wielkimi efektami specjalnymi. W tym filmie te efekty są doskonałe, natomiast są bardzo subtelne. Ja bym powiedziała, że wręcz niektóre sceny mogą niektórym osobom przywoływać takie wrażenie niemal klaustrofobiczne. Ale ja tego rodzaju kino uwielbiam. Tym bardziej, że ono faktycznie się odnosi pięknie do takiej prawdziwej, szczerej idei kina science fiction. Chociaż w moich oczach ta druga część filmu niemal zahacza o kino noir w niektórych obszarach. To, co też jeszcze chcę o tym filmie powiedzieć, to tyle, że warto zwrócić uwagę na niezwykle subtelne dialogi i to, jak stopniowo jest prowadzone i wprowadzane napięcie w tym filmie. Jak krok po kroku do niego docieramy, to oczywiście zasługa Alexa Garlanda, który... Przypomnę, wcześniej ma też spore doświadczenie po prostu w pracy scenarzysty. Ex Machina była jego debiutem reżyserskim. Ja tu szczególnie przywołuję kontekst rozmowy bohaterów odgrywanych przez Oscara Isaaca czy Donalda Gleesona o malarstwie Jacksona Pollocka. To do zobaczenia w filmie, z czym to się wiąże, ale ja bardzo ten film lubię i szczerze go polecam. Zresztą z obszaru tych doskonałych filmów science fiction, w których pojawia się i sztuczna inteligencja, i rozwój technologiczny, no i roboty czy cyborgi. Nie mogę nie powiedzieć o filmie Ghost in the Shell, przy czym podkreślam, myślę o anime, nie o filmie sprzed kilku lat. I już tłumaczę dlaczego. To anime z roku 95 to dla mnie osobiście nie jest w ogóle jedno z najlepszych anime, które powstały kiedykolwiek. To jest w ogóle dla mnie jeden z lepszych filmów science fiction. Przede wszystkim dlatego, że co prawda w akcji mówimy o roku 2029, więc nomen omen całkiem niedaleko od nas, gdzie oczywiście dwójka agentów cyborgów ma za zadanie dowiedzieć się, odszukać hakera, który ma takie słynne imię Władca Marionetek. Natomiast poza taką akcją sensacyjną, ten film ma też bardzo silne podłoże filozoficzne, niemal filozoficzno-metafizyczne. Nie tylko zastanawia się nad relacją między człowiekiem a sztuczną inteligencją, on w ogóle bierze pod rozwagę temat naszego istnienia w ogóle. I dlatego też szczerze ten film polecam. Powiedziałam, że niekoniecznie mówię o filmie sprzed kilku lat, ale gdyby ktoś chciał go obejrzeć, mówimy rzecz jasna o tym tytule, w którym gra Scarlett Johansson, naturalnie można, tylko wtedy mam taką małą sugestię. Polecam najpierw zobaczyć ten film, a potem anime z 95 roku, głównie dlatego, że warto, nie, znaczy inaczej, nie warto oglądać lepszych rzeczy w tej pierwszej kolejności, jeśli ma się potem ochotę zobaczyć to troszeczkę jednak słabsze. I tak też sobie ostatnio myśleliśmy, że nie każdy może ma czas wieczorem zobaczyć takie długie dwu czy dwu i pół godzinne filmy. Więc przypominamy, że szczególnie temat Ciało obce jest też całkiem zacnie obsługiwany przez różnej maści seriale. Ja nie myślę, że nie muszę przypominać o Stranger Things, czy Alternate Carbon, czyli Modyfikowanym Węglu, czy Night Flyers, czy wielu, wielu innych. Ja tylko dzisiaj powiem o jednej bardzo wartościowej serii, czyli Miłości, Śmierci i Robotach. To jest, przypomnę, w ogóle zestaw 18 animacji, które były współprodukowane i przez Davida Finchera, i przez Tima Milnera, więc całkiem zacny zestaw ludzki. To, co jest świetne dla tego zestawu animacji, to to, że faktycznie wzięli w nich udział twórcy z całego świata, więc to są i różne techniki animacyjne, i bardzo różne tematy, ale też różni twórcy, i to jest ogromna zasługa tego zestawu animacji, które można oglądać.
Acz warto też powiedzieć, że to jest zdecydowanie jednak seria 18+. Więc żeby nasze bąble młodsze nie były poszkodowane, to tylko przypomnę, że równie cudownym filmem, który z kolei dzieci mogą na pewno zobaczyć, jest film Wall-E, przeurocza historia o robocie, tak jest, który nie tylko usiłuje uprzątnąć nasz świat, ale też nomen omen będzie go potem ratować, co też dla mnie ważne, bo ja bardzo lubię szukać ciekawych propozycji kina dziecięcego. To jest o tyle interesująca propozycja, że w tym filmie jest naprawdę bardzo niewiele dialogów, więc to jedna z tych rzadkich okazji, żeby zobaczyć, jak nasze dzieci mogą odbierać tego rodzaju kino, bo są normalnie do czegoś zupełnie innego przyzwyczajone. To tyle ode mnie, a skoro była mowa o dwóch wysłanniczkach, to teraz już pora na naszą stałą, terenową wysłanniczkę Ewę, która jak zwykle poleci kilka ciekawych propozycji z obszaru kina dokumentalnego. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Jak co tydzień mam dla Was propozycje polskich dokumentów. Tematyka ciała obcego nie jest może jakoś wybitnie obecna w polskim kinie dokumentalnym, ale udało mi się znaleźć dla Was kilka perełek. Pierwszym z dokumentów, które chcę Wam dzisiaj polecić, jest Stanie ważkości Macieja Drygasa, film z 1994 roku. Jest to wielokrotnie nagradzany dokument traktujący o kulisach radzieckiej kosmonautyki i o pierwszych lotach w kosmos. Zaledwie kilka dni temu ekscytowaliśmy się lądowaniem amerykańskiego łazika Perseverance na Marsie. I kosmonautyka, astronautyka przebyły w ostatnich dziesięcioleciach zupełnie niezwykłą drogę. Myślę, że także w tym kontekście warto odwołać się i poznać te początki. Dokument Macieja Drygasa to między innymi zapis rozmów z osobami związanymi z radziecką kosmonautyką, począwszy od lat 60. przez 70., 80. To także zupełnie niezwykłe, wspaniałe archiwalne zdjęcia i nagrania dźwiękowe, ale to także zapis często bardzo brutalnych eksperymentów medycznych dokonywanych na ludziach i na innych zwierzętach. W związku z tym ten film polecam osobom dorosłym i tym raczej o mocnych nerwach. Ale myślę, że to ważne, żeby w obliczu tych najnowszych, wspaniałych osiągnięć człowieka w przestrzeni kosmicznej poznać czy przypomnieć sobie te początki, często bardzo trudne, brutalne i początki, w których wiele istnień poświęciło swoje zdrowie i życie, byśmy mogli być tu, gdzie jesteśmy teraz. Zmieniając trochę tematykę, kolejne dwa dokumenty, które chcę Wam dzisiaj polecić, łączy bardzo wiele. Oba zostały zrealizowane w 2013 roku. Oba były nominowane do Oscara w tej samej kategorii, w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego i były nominowane w tym samym roku, w bardzo ważnym roku dla polskiego kina, w 2015. Przypominam, że w tym roku właśnie Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego zdobyła Ida Pawła Pawlikowskiego. I te oba dokumenty łączy jeszcze tematyka, którą jest doświadczanie choroby. Tymi dokumentami są Joanna Anety Kopacz oraz Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. W Joannie Anety Kopacz, tym ciałem obcym, jest rak trawiący tytułową Joannę, choroba wkraczająca znienacka w życie całej rodziny. Jest to oczywiście film absolutnie poruszający, wzruszający, ale nie jest to film traktujący o śmierci, nie jest to film traktujący o odchodzeniu, a raczej o rzeczach ważnych, rzeczach istotnych, o byciu tu i teraz i o tym procesie oswajania i w pewnym stopniu udamawiania tego obcego. Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego to także film traktujący o doświadczaniu choroby i tutaj to ciało obce przybiera dwojaką formę. Tym ciałem obcym jest choroba, z którą rodzi się mały Leoś. Jest to niezwykle rzadka choroba, zwana klątwą Ondyny, polegająca na tym, że chory przestaje oddychać w trakcie snu. A więc ta podstawowa funkcja ludzkiego organizmu, jaką jest oddychanie, tutaj po prostu nie działa. W związku z tym w życie bohaterów i do ich domu wkracza kolejne ciało obce, w którym jest respirator, do którego mały Leoś musi być podłączony za każdym razem, gdy zasypia. W związku z tym w tym filmie także obserwujemy ten proces oswajania choroby,
i oswajania też tego respiratora, który staje się w pewnym momencie w zasadzie czwartym członkiem rodziny. Także to są te filmy, które dokumentalne, które przygotowałam dla Was na dziś. Obiecuję na przyszły tydzień polecić Wam zestaw troszkę weselszy. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. I tak właśnie docieramy do końca naszego odcinka z Ciałem Obcym. Oczywiście tutaj jeszcze temat jest jak najbardziej niewyczerpany. Czekamy na propozycje, naturalnie, bo rozumiemy, że oprócz tego, o czym dziś mówiliśmy lub co się pojawi na naszej proponowanej liście, na pewno jest jeszcze mnóstwo pomysłów, o których też warto przypominać. No ale cóż, rzecz jasna. Wpisujcie te pomysły w komentarzach. Tych filmów jest naprawdę mnóstwo, bo to jeszcze można pomyśleć o filmach Davida Lynch'a, czy o właśnie o japońskiej klasyce, o której mówiła Kasia, czy filmach w stylu Tetsuo The Iron Man. A nam pozostaje się pożegnać. Można sparafrazować na koniec zdanie najsłynniejszego filmowego cyborga w dziejach kina, czyli Arnolda Schwarzeneggera w filmie Terminator. We'll be back next week. Więc do zobaczenia w następny czwartek. Kolejne polecajki filmowe. To już będzie marzec i mamy dla Was też kolejny filmowy wątek. A tymczasem miłego oglądania filmów i czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia.